Mikołowicz, witam Państwa. Dziś rozmowy o mieście prowadzimy z kompleksu sportowego Michał. Dlaczego o tym za chwilę? A moim Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Siemianowic Śląskich, Jacek Gus. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, powoli mija 8 lat, kiedy zawiaduje Pan tym miastem. Czy z perspektywy tego czasu czuje się Pan spełniony? Oczywiście ja nie czuję się osobą spełnioną. Chcę powiedzieć, że czuję się osobą zadowoloną z tego, co wszyscyśmy razem osiągnęli jako Siemianowiczanie, ale oczywiście do spełnienia bardzo, bardzo daleka droga i nie wiem, czy kiedykolwiek takie spełnienie nastąpi. Przez 8 lat były programy wyborcze, były obietnice. Czy uważa Pan, że to, co Pan obiecał mieszkańcom, zostało zrealizowane? Tak, jest to moja bardzo duża satysfakcja. Program został w zasadzie w 99% zrealizowany. Oczywiście można dyskutować o tym programie, bo gdyby byli inni kandydaci, może inni prezydenci organizowaliby coś innego byłoby tworzone, ale to, co obiecałem, co jest jednak ewenementem w naszej polityce, zostało wykonane. To, czego nie udało się wykonać, to na pewno rewitalizacja, czy też remont kina Tęcza. Wówczas chcieliśmy ten obiekt ratować, no ale po przejrzeniu, być może to był także błąd, niedopatrzenie programów i projektów na ten temat, no to wyszło, że praktycznie kosztowałoby to przeszło 20 milionów, a nawet i więcej, i efekt byłby zerowy. Obiekt kina Tęcza w zasadzie do dzisiejszych warunków jest nie do dostosowania, no ale w związku z tym powstały nowe plany, gdzie planujemy wyburzyć ten obiekt, to jest pełna premedytacja, no i chcemy od rynku wykonać aleję w najbliższym czasie do Parku Budni, który będzie rewitalizowany, czyli jak gdyby strefa rynku tych pięknych naszych Siemianowic będzie poszerzona aż do Parku Budni i do kompleksiku sportowego przy basenie. Przy basenie? Przy basenie w Siemianowicach, najstarszy basen w Polsce mamy. Czyli jednym słowem będzie taka jedna, tak w planach przynajmniej ma być taka promenada pomiędzy... Tak, promenada. Trwają jeszcze dyskusje, czy tam ma powstać obiekt dla łyżworolek, dla młodych ludzi, czy mają być to ścieżki rowerowe, które też tam chcemy doprowadzić. I to w najbliższym czasie, myślę, także przedstawię dokładnie, co będziemy w tym okresie tam robić. Właśnie, znajdujemy się, jak już powiedziałem na wstępie, na terenie kompleksu sportowego Michał. Jakie Pan z tym miejscem ma wspomnienia? Jak powiem, jest to jeden z najbliższych obiektów mego serca w Siemianowicach. Dlatego, że między innymi właśnie tu w tym miejscu, na tej hali, kiedy jeszcze jako bardzo młody taki chłopak, 8-9-letni, zaczynając swoją karierę sportową, spędziłem tu wiele, wiele godzin, wiele litrów wylanego potu. Później, gdy utworzyłem klub sportowy, hokejowy, też codziennie żeśmy przez kilka lat ćwiczyli na tej hali, czyli naprawdę wspaniałe wspomnienia, a także są to wspaniałe wspomnienia naszego siemianowickiego sportu, przecież nie tylko laskarzy, ale przede wszystkim siatkarzy, pamiętam, że się wodziłem jako małe dziecko, tu trenowali kiedyś bokserzy, w tej chwili trenują karatecy, piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, naprawdę wszystkie dyscypliny tu znajdowały swoje uznanie i odbywało się tu wiele wspaniałych, cudownych spraw. Pewnie dlatego przez ten sentyment Pan uratował ten obiekt, bo z tego co pamiętam, to miejsce miało być zrównane z ziemią. Ja bym powiedział, że może niejako uratowałem, ale bardzo pomogłem, żeby uratować. Wówczas byłem przyparadny i udało mi się zebrać wówczas około 2000 głosów tutaj na osiedlu, aby ten obiekt uratować, bo były różne pomysły. Były też takie pomysły, jedne, żeby powstała jakaś hala tenisowa do ping-ponga, inne, żeby nawet ten obiekt wyburzyć. Wówczas był pierwszy impuls, te 2000 głosów. Do dzisiaj pamiętam na moją rozmowę z świętej pamięci panem przewodniczącym Alezem Szypernokiem, który mówił: Jacek, co ty nam za rewolucję tutaj wykonujesz i tak dalej, ale pochwalał ten pomysł, bo wówczas no, też się sprawdziłem w działaniu. Okazało się, że można coś zorganizować, jeśli się chce, można działać. Ja to tak nawiązuję dzisiaj chociażby do takiej sytuacji budżetu obywatelskiego, którego się wszyscy uczymy. Czyli jest to naprawdę możliwe i z tego powodu no, nie boję się użyć wielkiego słowa, ale jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie dzisiaj w tym obiekcie, którego być może dzisiaj nie było, dzisiaj siedzimy i rozmawiamy.
Pan dla samorządu pracuje już prawie 20 lat. Ta aktywność, czym jest dla Pana pracą, hobby, jakąś formą polityki, ambicją? Ja myślę ambicją i służbą, ponieważ całe życie zajmowałem się sportem. Wyznaczałem sobie różne cele w życiu. Obecnie tym celem jest praca samorządowa, bo wbrew pozorom dużo na temat tej pracy się mówi, ale także złego, ale ta praca może być naprawdę, ona może być wspaniała, ona może być cudowna, ona może przynosić dużo satysfakcji, a poza tym ja jestem takim dinozaurem siemianowickim, który kocha swoje miasto, kocha tu każdy kamień i po prostu ja tu żyję, tu żyją moi pradziadowie, rodzice, dziadkowie, także w Michałkowicach i bardzo się cieszę z tego, że mogę jakiś swój malutki kamyczek dorzucić do rozwoju tychże Siemianowic, tak jak robili to kiedyś moi dziadkowie. Na początku Pan powiedział, że może nie tyle jest Pan spełniony, co zadowolony jakby z tych 8 lat Pana pracy jako prezydent. A Pana zdaniem, co należałoby tutaj w tym mieście jeszcze zrobić? A może nawet uszczegółowię to pytanie. Czy Pan dalej chciałby coś dla tego miasta robić? Ja wiele dyskutuję w tym momencie nie tylko w obrębie swoich najbliższych, swoich przyjaciół, ale także z mieszkańcami Siemianowic i właśnie Siemianowczani podpowiadają mi, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak wiele rzeczy zostało w mieście zrobionych. I myślę, że warto dalej pracować dla naszego pięknego, cudownego miasta i wspólnie z mieszkańcami realizować jego rozwój. Czyli jeszcze deklaracji żadnych? Żadnych deklaracji dzisiaj jeszcze nie mogę złożyć. Dziękuję Panu bardzo za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Oh yeah.